Dzisiaj będzie very scary. Zawsze chciałem to powiedzieć, bo oglądamy sobie TikToki z kategorii straszne. Jeśli chcecie więcej strasznych rzeczy, zapraszam was na mojego Twitcha. Dokładnie tak, tam by grać horrorki, be reaction videos. Smakowały jak wanilia. Co ma prawda? Michu, coś ty zrobi. On do ludzi. No poklaszcie mi, poklaszcie. Please poklaszcie. On dostał, brawo. Be Minecraft. Skąd tu się wziął mały Bobby? Co oni zrobili przez Bluetooth to dziecko, czy co? Wysłał ty Gmailem mu dzieciaka. Kolejny, ten już przez podczerwień był robiony. Tam jest tak głęboko, czy to jest woda? Nie, Maciej! Maciej! O live streamach będę was informować na moim Instagramie. Bacznie obserwujcie, żeby wam nic nie uciekło. Nie, no mama grę troluje! Co, ty z mamą grasz? Dokładnie. Pozdrów mamę! Mama do mnie zadzwoniła i grę strollowała. Daj mi ją do telefonu, musimy porozmawiać. Ja to już się rozłączyłem. Powiedz, mamo, jestem u psychola. Mama... Nie, dobra, nie żartowałem, nie pisz mamie, bo zacznie się o ciebie martwić. Mama, cing-ciang-ciąg, kocham cię. To po chińsku znaczy, nie przeszkadzaj mi, bo gram, kocham cię, tak? Dokładnie. Flip-flop, chciałbym cię zapytać, jaki jest twój największy lęk? Przed czym masz lęk? Nie wiem, brudne skarpety. Brudne skarpety? No. Brudne skarpetki, Spring, jaki jest twój największy lęk w życiu? Ja najbardziej boję się wielkich psów i rowerów. Wielkich psów i rowerów, dobrze, a czemu rowerów? Bo kiedyś we mnie jakiś rowerzysta wjechał, gdy byłem mały. Naprawdę? Tak. Wzruszyłam się. Ale żyję! Ale żyjesz! Musisz wejść na rower, przełamać swój strach, wyjść ze swojej strefy komfortu! Nie mam roweru. A hulajnogę chociaż? Nie mam. Nie masz hulajnogi? Ja jestem pielgrzymem, ja zapierniczam z buta. Grzybem jesteś? Czemu ten żółw lata? Let's play flip flop! Odcinek pierwszy, przygodę, czas zacząć. My mamy tutaj nowego streamera, ludzie, przyszłość polskiego internetu. Mimo, że nie masz hulajnogi, nie masz roweru, skup się na dyskorolce. Nie mam niczego, mam tylko buty. Wejdź na buty, zacznij na nich jeździć, twoje lęki odejdą. Dziękuję. Teraz Zarnahan. Sprawdzian z matmy. Sprawdzian z matmy i ogólnie szkoła. Tak. Wyjdź ze swojej strefy komfortu i idź do szkoły. Na matematykę. Pomogłem? Okej. To jest Zarnahan, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Czemu Han mówi się Chan? A Chan, no to napisz Chan, w Polsce żyjemy. Ja jestem taka animeniara i mówi się Zarnahan. Animeniara. 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 Ja tam jestem angozjepem. Animeniara, angozjep. Mój lęk to jest woda i pająk. W tej chwili idź się napij wody. Chodzi o to, że boję się pływać. No to idź po butelkę wody, wylej ją na ziemię i zacznij pływać. Okej, to idę. Przy kolejnej kąpieli w wannie będziesz mogła swoje lęki przeskoczyć. Chodzi o kąpiel w morzu. Ale wiesz, będąc w wannie możesz sobie wyobrazić, jakbyś pływała w morzu. Też możliwe. Możesz sobie wsadzić tam jakąś gumową meduzę albo rybkę, posmyrać ją nóżką, żeby wiesz, nic cię nie zaskoczyło w morzu. Tutaj trzeba kombinować, you know. Albo idź na zewnątrz i wykąp się w kałuży. Tam też nie wiadomo, co cię czeka na dnie. Może jakaś mrówka cię pogila między palcami. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Tak. Bardzo. Dziękuję. Ja również wam dziękuję. Zaczynamy! Ty, jaki piękny piesek! To jest bardziej chore niż straszne. Digital list. O, on tu ma więcej takich chorych rzeczy. Za dużo dobranocnego ogrodu. O! Wow, dobra, ciary mnie wzięły, ale kurczę, no już po twarzy było widać, że to na pewno będzie jakieś podstawione. Ale zrobił to fajnie. Animal sounds I can make? O co tu
tutaj chodzi? Jak wiedźma, co to wygląda? To bardziej pod małpę podchodzi. Jak to zrobić w ogóle? Ej, dobra, ludzie, oficjalnie jestem w stanie wam potwierdzić, iż digital myśl to jest wykroczenie poza skalę zrozumiałości. Jakbym był małym dzieciuszkiem, przestraszyłbym się tego hen. Ale ja tutaj widzę wystrzelonego gościa. Sam klimat, no może przyprawiać o dreszcze, no. To muzyka, nie? Kiedyś była taka strona nyan.cat? Jest! O! I sobie teraz obejście ten TikTok! Ile tutaj dźwięki muzyka robi, no to jest niesamowite. Dzięki Najman, Najman, za zmienienie percepcji na ten TikTok. You see another person that looks identical to you, run away and hide. Jeśli oglądacie to na słuchawkach, to wiecie, czemu było to przerażające. Jeśli oglądacie nie na słuchawkach, to mogliście nie odczuć tego aż tak bardzo. Ale tutaj był narastający dźwięk szumów i ta twarz. Mogłoby to też być śmieszne. Ej, tu jest chyba... łopętany gość. Rytuali. To jest podstawione. Zawsze oglądając takie filmiki, razem zastanawiamy się, czy stoi za tym scenariusz, czy nie. Ej, pero no le pueden poner un medicamento. Wypuścili małpę z zoo. Ej, tutaj mam 50-50. Ej, dobra, nie wygląda to na ustawkę. Ale wiesz, gościu nie musiał być opętany, mógł być po prostu chory psychicznie. Zapraszam do mnie na terapię! Uspokoili ziomka. Ej, dziwny jest ten typ. Może to być prawda. W sensie prawda, że to nie jest ustawione, ale nie sądzę, żeby to było jakieś opętanie, może właśnie coś z łbem nie tak. Gdyby był opętany, to ci wszyscy ludzie nie byliby w stanie go utrzymać, ale to taki mały szczegół. A skąd ty wiesz? Widzę po niku, że zaprawiona w boju. Oj, oj, oj. Najstraszniejsze polskie legendy. Legenda o tykocińskim utopcu. Mówiono o tym, że ojciec córki, w której zakochał się chłopak, nie pozwolił im na miłości. Chłopak przez to wskoczył do... Ej, ja chciałbym się bać, ale jak słyszę tego lektora, to nie dosyć, że nie mogę się skupić, co on gada. A po drugie, zero klimatu jest w tym. Kilka dni po tym zdarzeniu lawinowo w mieście zaczęły topić się krowy. Już on mówi bez spacji. Successfully took down a high altitude airborne object off the northern coast. Ja bym chciał się was zapytać, bo tutaj na 100% będą podzielone zdania. Czy wy wierzycie w życie pozaziemskie? Między innymi takie UFO, które lata sobie teraz nad naszą ziemią. Jestem ciekawy, jaki procent was wierzy, a jaki nie wierzy. O, na to czekałem! To jest teraz in population, na population. Tańcząca babka. Chciałbym nauczyć się tak tańczyć. Legenda o babce, która piętami se skacze. Może za dużo wypiła i teraz odwala jakieś dzikie dęsy. Wiesz, to mógł być każdy, nie? Nawalona babka, która se szła i se tańczyła. Albo jakaś dziewczyna podłapała to z internetu i teraz robią takie filmy, żeby innych przestraszyć. Ale nie, to jest prawdziwa nawiedzona babka. Zobaczcie te ruchy. To nie są ruchy prawdziwego człowieka. Tak się nie zachowuje prawdziwy człowiek. Nogi nie idą według wskazówek zegara, nie.
No właśnie. O, jest więcej tego! Słyszeliście, że duch tańczący kobiety jest coraz groźniejszy? W internecie coraz więcej osób dokumentuje tę niebezpieczną zjawę. Tutaj już odpaliła nitro! Osób dokumentuje tę niebezpieczną zjawę w Serbii, tak. To jest jakiś typ przebrany za babę. Inna sukieneczka. Fajnie se dupką kręci. Okej, dajmy ostatnią szansę. O, tutaj w ogóle ktoś jeszcze inaczej tańczy. Nie wiem, czemu ten taniec się rozwala. Tam w ogóle latawiec odpaliła samolot. Niesamowite, co ludzie sobie wkręcają. Poprosiłbym Patryka, żeby nagrał w nocy przed domem, jak się tak skradam po krzakach i krzyczę jaaa! I dałbym do tego straszną muzykę, poszłoby w viral, ludzie zaczęliby to udawać i nagle byłyby wiadomości: opętany mężczyzna z Polski, paranormalne zjawisko, straszne rzeczy, które nie można wyjaśnić. Dajcie mi sekundy. Taki! Także jakby ktoś się zastanawiał, chłop sobie po prostu nagrał film, nauczył się takiego biegania, szapobaza, to serio. Też bym chciał umieć tak latać.